Prostopadłościan. Prostopadłościan to bryła. Bryła zajmuje część przestrzeni. Wiele prostopadłościanów widzimy każdego dnia wokół nas. Gąbka, niektóre lody, budynki i wiele innych. Prostopadłościan ma 6 ścian. Każda z nich jest prostokątem. Dwie ściany równoległe do siebie to podstawy, pozostałe to ściany boczne. Prostopadłościan ma 8 wierzchołków i 12 krawędzi. Najłatwiej narysować prostopadłościan jest rysując dwa przesunięte względem siebie prostokąty, a potem połączyć odpowiednie wierzchołki. Wymiary prostopadłościanu to długości 3 krawędzi. Krawędź C jest to wysokość prostopadłościanu, czyli odległość dwóch równoległych podstaw. Wymiary tego prostopadłościanu wynoszą 5 cm na 6 cm na 10 cm. Żeby obliczyć sumę wszystkich długości krawędzi, należy sumę tych 3 krawędzi pomnożyć przez 4, bo każda krawędź powtarza się 4-krotnie. Długość łączna naszych krawędzi wynosi 84 cm.